Witam serdecznie na dzisiejszej krótkiej lekcji. Dzisiaj niedziela, już prawie czerwiec. Jaki paskudny, beznadziejny dzień. Paskudna pogoda. I tak sobie pomyślałem, że powiem wam właśnie, jak określić taką pogodę. No wiadomo, że znajdziemy pewnie kilka określeń. Ale dzisiaj chciałem się skupić na jednym. On chyba najbardziej odpowiada naszemu właśnie paskudny. Paskudna pogoda, paskudny dzień. To jest, słuchajcie, przymiotnik miserable. Jego można używać do ludzi, że ktoś jest przygnębiony, smutny. I właśnie do pogody. What a miserable day. Jaki paskudny, beznadziejny dzień. Miserable grey day. Można dodać szary, szaro-buro. I oczywiście można też określić pogodę. Miserable weather. Beznadziejna pogoda. No i popatrzmy teraz na angielski w realu, czyli mamy native speakera, oto kanał. Pani tu opowiada o swojej działce. Działka to jest plot. Niektórzy mówią razem z land. Plot of land. No i pani mówi, że uwielbia przyjeżdżać na działkę, że tylko beznadziejna pogoda trzymają z daleka od działki i widocznie ostatnio była beznadziejna pogoda, bo użyła present perfect. No i mówi, it's just the miserable weather that's been keeping me away, really. Czyli to beznadziejna pogoda, dosłownie, która trzymała mnie z daleka, w sensie z daleka od tej działki, really. Posłuchajcie. Anyway, a few more days like this and it'll be fine. I absolutely adore being at the plot when it's lovely weather. No, tu właśnie mówi, że I absolutely adore, uwielbiam. No i mamy nasz czasownik being, o którym robiliśmy niedawno lekcję, czyli po adore dajemy inga, no to jeżeli użyjemy czasownika być, no to z ingiem. Uwielbiam być na działce, kiedy jest piękna pogoda like this, taka jak teraz. Like this, it's just the miserable weather that's been keeping me away, really. Okej, okay, cofnę jeszcze raz. A few more days like this and it'll be fine. I absolutely adore being at the plot when it's lovely weather like this. It's just the miserable weather that's been keeping me away, really. No i pani oczywiście miała akcent brytyjski. Teraz jeszcze jeden przykład. Jesteśmy na kanale Gary V i pan mówi, porozmawiajmy chwilę o wczorajszej beznadziejnej pogodzie. Wczorajszej, czyli pogoda jakby należy do wczoraj, czyli mamy zastosowany dopełniacz saksoński. Posłuchajcie. And this is episode 49 of the Ask Gary V show. So before we get into the show, let's talk a little bit about yesterday's miserable weather. Okej, jeszcze raz. This is episode 49 of the Ask Gary V show. So before we get into the show, let's talk a little bit about yesterday's miserable weather. Okej, dzięki. Trzymajcie się.